na początek pytania do obu panów. Jakie oczekiwania w nowym sezonie ma trener Klapowicz wobec Szymańskiego i odwrotnie, czego oczekuje Sebastian Szymański od trenera Klapowicza? So first question for both gentlemen. The first one is for the coach. What expectations do you have with regard to the player, Mr. Szymański? And also, same question for him. What expectations he has regarding the coach? So, Sebastian is a young player, and for every young player, is important that that is strong in head, and he work hard, and that young player must have also big support from coach, from every coaches in club, from club and all players in locker room, and always from these things Szymański have, and I expect from him progress in compare with last season, and normally for young player is to go up and down, and we must be ready for this, but he have like I said a big support for every of us, and in short period is possible to make to go up and down, but in long period, in whole season, I expect progress in compare with last season. Jest to młody zawodnik, jak zawsze z młodymi zawodnikami, tak samo zawsze jest, potrzebna im jest mocna głowa oraz potrzebują bardzo ciężko pracować, no i potrzebne jest im wsparcie ze strony całego klubu, ze strony trenera. No a czego oczekuję od niego? Oczekuję, że będzie jakiś progres. Jest to normalne dla młodego zawodnika, że czasami będzie pod górkę, czasami z górki, ale w takim perspektywie długoplanowej spodziewam się, że poczyni postępy. Mniejsze pytanie teraz. Ja na pewno to, czego mogę oczekiwać od trenera, to na pewno, tak jak trener powiedział, tylko i wyłącznie wsparcia, bo reszta zależy tylko ode mnie. Muszę bardzo ciężko pracować na swoje kolejne szanse, żeby te przyszły, a na pewno trener mnie tym nagrodzi i zachowa się naprawdę bardzo równo. What I expect from the coach is, as he mentioned, a lot of support. The rest is really up to me, you know, and I will work hard, and I think I will be rewarded with chances from the coach in the future. Could I ask, you've played other Irish teams, Dundalk and St. Patrick's Athletic, what do you know of Cork City? Czy mogę zapytać, grał już pan z innymi drużynami irlandzkimi, z Dundalk i z St. Patrick's Athletics? Yes. Co, ile pan wie na temat Cork City klubu? Because Legia played twice against Irish teams, and how much we know about the Cork? This is the question for me. For the coach. I was not here in this moment, that was in the past, and but I know that Legia played these games, and we prepare ourselves about Cork, and we know how Cork play, style of playing, and we analyze Cork City, and also we prepare us for this game. Nie było mnie tutaj w tamtych momentach, kiedy Legia grała z tymi innymi drużynami irlandzkimi. Natomiast jeżeli chodzi o zespół Cork City, to oczywiście przygotowaliśmy się od tej strony, jaka to jest drużyna. Znamy ich styl gry, analizowaliśmy ich, także jesteśmy gotowi na tę drużynę. Teraz pytanie od Macieja Gwaździńskiego do trenera. Dlaczego Carlitos nie jest w kadrze? What about Carlitos? Carlitos joined us a few days ago, and he is not ready to play games in this moment, and he must prepare yourself to be ready for play matches. Carlitos dopiero dołączył do nas kilka dni temu. Nie jest jeszcze gotowy na to, by wystąpić w pierwszej drużynie. Potrzebuje jeszcze trochę czasu na to, żeby się przygotować do gry. Of course.
will it be difficult for you at your first competitive game of the season, whereas Cork are in the middle of their season? Will they have a fitness advantage over you? Czy to będzie trudne dla Pana, to, że dla Pana to jest pierwsza taka gra turniejowa, można powiedzieć, tak? Z drugiej strony dla Korku, oni są w środku sezonu, więc są jak gdyby zaprawieni. Czy to jest trudniejsze dla Was? Yes, this is one of advantage for Cork City, but we finish with our preparation period and we are also ready to play match. Tak, rzeczywiście jest to korzyść dla Cork City, natomiast my swoje przygotowania też zrobiliśmy i jesteśmy gotowi na tą grę. Can I ask the coach, what are Legia's European ambitions this year? Is it to reach the Champions League group stage? Czyli pytanie jest, jakie są ambicje Legii w tym roku? Czy są takie, żeby zagrać, dostać się do etapu grupowego w Lidze Mistrzów? Yes, for Legia it's always ambition to play Europe competition. We will try to play to qualify in Champions League group stage, but also Europe Cup will be also good goals for us. Tak, oczywiście jest to zawsze ambicją dla Legii, żeby grać europejski futbol. Chcielibyśmy dostać się do fazy grupowej rozgrywek Ligi Mistrzów, natomiast jeżeli będziemy grać w Pucharze Europy, to też będzie dla nas bardzo dobrze. Prosimy o pytanie do Sebastiana. Tak, pytanie do Sebastiana od Bartka Tomaszewskiego. Jak czujesz się grając w eliminacjach do Ligi Mistrzów? Na pewno uczucie jest fajne, bo wiadomo, że nie każdy ma okazję reprezentować nasze barwy na terenie międzynarodowym, więc na pewno też jest, tak jak powiedziałem, to jest mega, mega fajne uczucie. Po raz drugi rozpoczynam walkę o Ligę Mistrzów i mam nadzieję, że w tym roku się uda, bo nie ukrywam, że w tak młodym wieku na pewno byłoby dla mnie fajną sprawą zagrać razem z Legią w fazie grupowej Champions League. The question was, how does he feel playing for Legia Warsaw in the European competitions? And he said, obviously, it's a nice feeling, you know, to represent Legia Warsaw on an international scene. It's the second time I will be playing in the Champions League, and I hope this time we will be successful and we'll be able to reach the group stages of the Champions League. Pytanie do Bartka Pawła Turka. Jakie jest zdaniem Pana największe ryzyko w systemie 3-5-2? So a question from another fan. What is the biggest risk connected to the formation 3-5-2? The biggest risk is my responsibility. If I didn't do it my job well, and this is the risk. Every system have risk and have weaknesses and advantages. This is normal, but for me it's not system don't play football. Football play players, and players is important which demands players have during this system. And we can spoke about weaknesses or risk in every system and also in 3-5-2. But this is on my responsibility. If we make some we can make individual mistake, which is normal, and this is normal in football. Mistakes is normal, and it's happened every game during the game. But in longer period, we can talk about risk, and this is on my responsibility. Oczywiście ryzyko wiąże się z każdą formacją, z każdym ustawieniem zespołu. Tutaj jak gdyby sam trener, ja nie gram w piłkę, tylko zawodnicy grają w piłkę na boisku, więc to jak gdyby będzie się przeglądała ta formacja czy to ustawienie na boisku na pewne wymagania co do zawodników. Oczywiście indywidualne błędy zawsze się zdarzają i będą się zdarzać, natomiast no, ja biorę odpowiedzialność za tą formację i na dłuższą metę, oczywiście, jeżeli to nie będzie wychodziło, no to będzie to moja odpowiedzialność. Poprosimy o dwa ostatnie pytania. We have only two questions because we have training session. Who do you think is Cork's danger man? Jak uważa Pan, który zawodnik będzie stwarzał największe ryzyko, będzie największym zagrożeniem dla Legii?
Who is the most impressed players from? Well, Cork City like team and style of playing. This is I don't look on separate players and individual quality. Individual quality is important, but one player cannot change the win the game. Yes, one player is not enough. But okay, you know, for Cummins and his possibilities. But like I said, the team is important. Czyli to Cork City, sam zespół sobie z największym zagrożeniem, ich styl gry, natomiast wiadomo, że indywidualny żaden zawodnik nie jest w stanie jak gdyby tutaj przechylić szali całego meczu, także cały zespół jest sam sobie zagrożeniem. Last question? Just there's a big Polish community here in Cork. Do you know if you'll have a lot of support tomorrow? Wiadomo, że tutaj w Korku jest duża społeczność polska. Czy spodziewacie się dużego wsparcia ze strony właśnie tej lokalnej społeczności polskiej? Yes, we have support always when we play in Poland, especially in the out of Poland. We have big support for our fans, and we know that is a lot of people of Poland live in Ireland and work here, and for sure we will have a big support tomorrow. And also here live a lot of Croatian people in last time, and also maybe some Croatian will be on stage. Tak, oczywiście spodziewamy się dużego wsparcia, gdziekolwiek nie gramy, czy to w Polsce, czy za granicą. Zawsze mamy wielu kibiców, duże wsparcie z ich strony, także liczymy na to wsparcie. I także wiemy, że dużo Polaków właśnie mieszka tutaj w Irlandii i spodziewamy się, że przyjdą nas tutaj wspierać. Też wiem, że mieszkają tutaj Chorwaci. Także spodziewamy się, że i oni przyjdą kibicować nam. We have one more question to the player and we have to go to the training session. Do Piotra Szymańskiego od Daniela Kołeckiego. Czy pobyt na zgrupowaniu reprezentacji rozwinął Cię jako piłkarza? Chodzi o pewność siebie, motywację i takiego kopa do dalszej pracy. Question for the player. The training session, the preparation before the season, did it give you a lot of motivation, did it give you a lot of confidence, did it help you develop as a player? Na pewno to też, tak jak mówiłem wcześniej, gra za Legii też jest miłym, można powiedzieć, wrażeniem. Tak samo było ze zgrupowaniem kadry. Dla mnie to było wielkie przeżycie. Na pewno myślę, że zrobiłem postęp piłkarski i myślę, że na pewno też moja pewność siebie trochę podskoczyła do góry. Oby tak dalej. Na pewno pewność siebie jest bardzo ważna w sporcie, bo są też wzloty i upadki, więc ta pewność siebie musi zawsze być na wysokim poziomie. Tak jak powiedziałem wcześniej, zgrupowanie na pewno dało mi bardzo dużo, bo zrobiłem postęp jako piłkarz, jako człowiek i mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej takich wyjazdów. Yes, of course, it was quite important for me playing for Legia. Legia is very important for me, for my confidence, but also taking part in the camp, the preparation camp for the national squad. It was a huge boost to my confidence. It helped me grow as a man and as a player. Thank you. We have to finish because we have training session. The training session will be open for media for the first 15 minutes, then the training will be closed. Okay. Dziękujemy Thank bardzo. You very much. Thank you very much. Dziękuję bardzo.